Prace związane z zagospodarowaniem terenu 5 stawów w katowickich Szopienicach zdecydowanie się wydłużą. Miasto chce zerwać umowę z wykonawcą projektu. Powodem ma być fakt, że firma nie wywiązała się z dotychczasowych ustaleń i nie wykonała zadań określonych harmonogramem. Nie został on też zaktualizowany. Gdy tylko ten dokument, ten plan działań nie pokrywa się z rzeczywistym statusem wykonywanych prac. Do tej aktualizacji wzywaliśmy wykonawcę wielokrotnie od stycznia bieżącego roku. Ta aktualizacja dopiero spłynęła po którymś z rzędu wysłanym piśmie w maju tego roku. Ona spłynęła do nas również z wnioskiem o wydłużenie czasu realizacji tej umowy o 164 dni. Na wykonanie projektu poznańska firma GPVT Pracownia Architektoniczna miała 14 miesięcy. Jak jednak mówi wykonawca, prace stanęły nie z powodu niedopełnienia formalności przez firmę. To inwestor, czyli miasto, nie wywiązał się z obowiązków wynikających z zawartej umowy. Wykonawca zarzuca miastu przede wszystkim brak zwołania narady koordynacyjnej z różnymi podmiotami współtworzącymi dokumentację. Chodziło o to, żeby zebrać wszystkie jednostki, które miały opiniować te zagadnienia. Ich jest 18-20. To są jednostki miejskie, to są jednostki gestorzy sieci, Wody Polskie, PKP, PLK. Tym bardziej, że to jednostki na działkach, których ma być prowadzona inwestycja. Wszystkie prace projektowe zostały wstrzymane, przynajmniej te leżące po stronie wykonawcy. To, jak ma wyglądać Dolina Pięciu Stawów, sugerowali mieszkańcy podczas konsultacji społecznych. Ten pierwszy etap to stanica wodna, która jest już gotowa. Kolejny etap, który będzie gotowy w przyszłym roku, to stworzenie plaży po stronie północnej Stawu Morawa, a także zaplecza parkingowego. Pozostała część będzie ujęta w projekcie, który będzie realizowany w nowym trybie. Natomiast w ramach tego dużego projektu będzie ważny element, który będzie polegał na połączeniu stawu. Po to, by zwiększyć możliwość korzystania ze sprzętu wodnego. Ponadto powstaną kolejne plaże, drogi rowerowe, a także miejsce dla wędkarzy. Choć ci ostatni mają wątpliwości co do tego, czy przy nowym zagospodarowaniu terenu znajdzie się jeszcze dla nich miejsce. Widzę, co się stało na stawikach, ale mamy tutaj tyle okolicznych stawów, że coś trzeba poświęcić, prawda? Dla ludzi, dla dzieci. No i to, co się stało na stawikach, to jest kapitalna rzecz. Można tam odpocząć, można tam się zregenerować. No, my też mamy tutaj kawałek jeziorka na razie do wędkowania, czyli jedno drugiemu nie przeczy. Kiedy Dolina Pięciu Stawów zostanie zmodernizowana, tego nie wie nikt. Pomijając problemy z projektem, same prace budowlane mogą potrwać kilka lat.